Celem kampanii Podziel się przestrzenią jest przekazanie informacji społeczeństwu, że ścieżki dostępu nie służą prowadzeniu rowerów, prowadzeniu walizek, tylko są bardzo pomocne dla osób niewidomych. I w tym momencie właściwie jako jedyne pozwalają maksymalnie swobodnie i przyjemnie i bezpiecznie i sprawnie tak naprawdę przemieszczać się po jakiejś trudnej do ogarnięcia z perspektywy osoby niewidomej przestrzeni. Społeczeństwo osób niewidomych i słabowidzących potrzebuje przekazać osobom widzącym taki właśnie przekaz. Nie zastawiaj, nie blokuj, ustąp miejsca właśnie na tej ścieżce. Dla mnie w tym momencie, patrząc na nasze sąsiedztwo niewidzialnej wystawy i restauracji Different, myślę, że stanowimy pewną klamrę, gdzie na wystawie można się dowiedzieć bardzo ważnych rzeczy z zakresu funkcjonowania osób niewidomych i słabowidzących. Natomiast w restauracji można się zrelaksować, pomimo tego, że jest ciemno, pomimo tego, że jakiś lęk może się w wyniku tej ciemności pojawiać. To jest restauracja dla osób pełnosprawnych głównie, tak? Jeżeli chodzi o gości, tak? Zapraszamy osoby pełnosprawne, żeby na chwilkę mogły wyłączyć zmysł wzroku, poczuć się trochę jak osoby niewidome. Jest to świetny projekt i mam nadzieję, że będzie w naszym mieście realizowany w przyszłości, że będziemy wychodzić więcej do osób z takimi problemami, żeby one mogły po prostu w naszej przestrzeni publicznej normalnie funkcjonować jak każdy z nas.